Wokół bloku czwartego stworzono sarkofag. Ten sarkofag wygląda tak, jak na rysunku tutaj z prawej strony, a widok na całą elektrownię, łącznie z tym sarkofagiem w bloku czwartym, jest widoczny na kolorowym zdjęciu. Jakie były ofiary? W pierwszym podejściu, w pierwszej chwili, 28 osób personelu i ratowników, tych, którzy pożar gasili, tych, którzy zrzucali materiały na reaktor, te 28 osób personelu i ratowników zachorowało na ostrą chorobę popromienną i w krótkim czasie zmarło. Trzy inne zmarły na miejscu z innych przyczyn typowych dla sytuacji, prawda, jakiejś katastrofy. 106 innych ratowników również miało ostrą chorobę popromienną, ale te 106 osób udało się wyleczyć. Spośród tej grupy do roku 2004 zmarło 19 osób, a zatem w przeciągu 19 lat zmarło 19 osób. To jest mniej więcej naturalny procent śmierci w każdym społeczeństwie. I wcale nie jest łatwo udowodnić, że te osoby zmarły na skutek akurat napromienienia. Tego się nie da wykluczyć, ale bardzo trudno teraz tego dowodzić. Ale jeżeli przyjmiemy, że właśnie napromienienie, to, że oni jednak przeszli przez tą ostrą chorobę popromienną, że to im skróciło życie, to należy do 31 ofiar dodać jeszcze te 19, będziemy mieli 50 ofiar. I to są wszystkie przypadki śmierci, które można tak połączyć z pierwszymi skutkami tej awarii. Wśród dzieci w miarę lat stwierdzono łącznie 1800 raków tarczycy, przy czym śmierci na raka tarczycy wśród dzieci było około 9 dzieci zmarło. Z promieniowaniem na pewno można związać pierwszy przypadek, może trzy inne. Jeżeli chodzi o pozostałe, nie wiadomo, ale jeżeli nawet przyjmiemy, że to były ofiary promieniowania, to ta liczba maksymalna na dzisiaj jest 8 czy 9. Trzeba mieć świadomość, że raki tarczycy są uleczalne w znakomitym procencie. Więc nawet jeżeli ten rak jest, to powodzenie terapii jest ogromne. A dlaczego ja waham się, mówiąc, czy było 9, czy było 3, to za chwilę okaże się, bo rak tarczycy, okazuje się, niejedno ma imię. Poza tymi ofiarami śmiertelnymi, na które zwróciliśmy głównie uwagę, było bardzo wiele, ogromna ilość ofiar niefortunnych decyzji administracyjnych i ofiar systemu tak naprawdę. Podjęto na masową skalę przesiedlenia ludności z okolic Czarnobyla. Przesiedlono wpierw 116 tysięcy ludzi do połowy sierpnia, a w zasadzie tylko w pierwszym okresie po awarii te przesiedlenia miały sens, bo jeszcze nie było do końca wiadomo, czym się to skończy. Ale już w okresie mniej więcej 2 tygodni po awarii można było śmiało ocenić, jaka będzie dawka w tejże Prypeci i nie dokonywać dalszych wysiedleń. Tymczasem dokonano jeszcze dalszych wysiedleń 220 tysięcy ludzi. Wyrwani ze swoich siedzib, pozbawieni pracy, byli zaklasyfikowani jako ofiary promieniowania i zaczęli dostawać dodatki za to, że zostali napromienieni. Co miesiąc pobierając skądinąd niewielki dodatek, podpisywali w swojej własnej mentalności fakt, że są ciężko chorzy, jak dzisiaj nie są, to jutro już będą i na pewno umrą. Nie można się dziwić, że skutek tego mógł być tylko jeden. Mianowicie ogromna liczba chorób wśród tych ludzi i ja o tym tutaj pokazuję dalej, bo co najmniej dzisiaj na obszarze Białorusi, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej cierpi na chorobę o podłożu psychosomatycznym milion, może 1,5 miliona osób, chorób, które nie wiadomo jak leczyć, bo one są na podłożu nerwowym, one nie mają nic wspólnego z promieniowaniem. Ci ludzie zostali poddani okropnemu stresowi. Również do ofiar należy zaliczyć
około 100 do 200 tysięcy kobiet, które poddały się niepotrzebnym aborcjom w obawie o skutki genetyczne dla potomstwa, skutki napromienienia. Oczywiście można próbować bagatelizować, że ten milion ofiar, czy 1,5 miliona ofiar, które cierpią na choroby o podłożu psychosomatycznym, że to nie jest promieniowania. Ale to jednak są pośrednie ofiary. To jednocześnie pokazuje, jak nieprawdopodobnie jest ważna rola mediów, które propagują pewną informację o tym, jak promieniowanie działa, jak nieprawdopodobnie ważna jest rola wszelkich rządów, które podejmują decyzje o tym, jak ludziom zakomunikować o tym, co się stało, nawet jeżeli istnieją pewne groźby. Także to jest bardzo poważny problem, wcale niełatwy do rozwiązania. I na koniec ofiar chciałbym dodać ofiarę czysto środowiskową. 4 km² lasu wokół Czarnobyla praktycznie przestało istnieć. Wspominałem o tej tarczycy, że nie bardzo wiemy, jak patrzeć na przypadki raków tarczycy. Otóż tutaj pokazuję Państwu pewną informację niesłychanie ważną. Mianowicie, jeżeli po awarii w Czarnobylu zaczęliśmy się spodziewać, że promieniotwórczy jod wchłonięty przez tarczycę zainicjuje raka tarczycy, zaczęto masowo badać ludzi pod tym kątem. I okazało się, że i na Ukrainie, i w Białorusi, i w Polsce liczba raków znacząco wzrosła. Tylko tyle, że jednocześnie inne badania, wcześniej robione też w tym samym czasie i później, pokazały, że ogromny procent ludności wielu krajów ma raka tarczycy nieaktywnego, który nikomu nie przeszkadza, z tym się umiera w ogóle nie wiedząc o tym, tak zwany rak niemy. I w Polsce 9% ludności ma takiego raka, a w Finlandii 35%, a w Stanach Zjednoczonych około 13%. W związku z tym, jeżeli się robi masowe badania, to oczywiście tych raków się odkrywa coraz więcej. I jest pytanie, czy ten rak, który się odkryło, to był właśnie tego typu rak, czy to był rak wystymulowany promieniowaniem. I nie ma w tej chwili możliwości łatwego powiedzenia, co było przyczyną. Dlatego też należy niesłychanie ostrożnie traktować doniesienia o ogromnej liczbie raków tarczycy wywołanych promieniowaniem Czarnobyla. Nie chcę powiedzieć, że ich nie było, ale w wypadku dzieci najbardziej narażonych tam na tych terenach dawnego Związku Radzieckiego, w sumie przez te wiele lat zanotowano 1800 przypadków i, tak jak powiedziałem, maksymalnie 8 czy 9 dzieci, które zmarły. Więc również należy mieć świadomość proporcji, gdy się o tym mówi. Następny wykres pokazuje, jak ta sprawa wygląda z punktu widzenia dawek, które otrzymają ludzie mieszkający w okolicach Czarnobyla i ludzie, którzy mieszkają w zupełnie innych rejonach. Na wykresie są podane tutaj cztery fragmenty okolic Czarnobyla od miejsc, gdzie skutki były najsłabsze, czyli tam był opad promieniotwórczy najmniejszy, do najsilniej skażonych terenów i to promieniowanie pochodzące właśnie od skażenia to jest tutaj pokazane na ciemno. Łączna dawka w jakichkolwiek jednostkach jest pokazana przez całkowitą wysokość słupka i widać, że jedynie w rejonach, gdzie było maksymalne skażenie, dawka, jaka jest w tym miejscu, jest większa niż dawka, którą dostaną ludzie w Finlandii w tym samym czasie. To jest taka już dawka przez całe życie niemalże, jaką można dostać. Natomiast tam, gdzie to skażenie było trochę niższe, to widać, że jest ono niższe niż w Finlandii, a w wielu miejscach jest ono wręcz niższe niż w innych krajach, jak w Austrii, Grecji, Hiszpanii czy nawet Polsce. W związku z tym należy również jeszcze raz powtórzyć, no patrzmy się na to w sposób racjonalny. Jeżeli
spojrzymy się z punktu widzenia ofiar przemysłu energetycznego, no bo nam w końcu to, co wybuchło, to była elektrownia. No to zobaczmy, czy inny rodzaj elektrowni nie pociąga żadnych wypadków. Otóż zgodnie z danymi Instytutu Szwajcarskiego, Instytutu Paula Scherera z lat 69-2000, elektrownia wodna, która produkuje energię, czy 1 gigawato rok, energię elektryczną, przy takiej produkcji mamy 0,56 ofiar na świecie, w Unii Europejskiej jest znacznie mniej, 0,03. W wypadku elektrowni cieplnych na gaz ziemny mamy 0,09, w wypadku ropy naftowej 0,44, cieplnej, ale na węglu pracującej 0,69. W wypadku jedynego reaktora tego typu RBMK to jest 0,16, w Unii Europejskiej innych tego rodzaju reaktorów nie ma, a wszystkie inne elektrownie jądrowe 0, dokładnie na całym świecie. Więc również i z tego punktu widzenia należy patrzeć na energetykę jądrową przez pryzmat tego, co się stało w Czarnobylu. I jeszcze na końcu, jeżeli spojrzymy się na ofiary innych przemysłowych katastrof, no to przecież pamiętamy dobrze niedawną falę tsunami, która zabiła 295 tysięcy osób. Mamy przerwanie tamy, zapory wodnej, Wajon we Francji, 2600 osób. 400 tysięcy osób zabrał cyklon i powódź w delcie Gangesu w swoim czasie. Wyciek trującego gazu w Bhopalu w Indii zabrał 15 tysięcy osób. A awaria reaktora w Czarnobylu zabrała 31 osób od razu i przez kolejne lata jeszcze te 19 osób należy dodać. Więc widać, że z tego punktu widzenia Czarnobyl dalece nie był największą, a nawet nie był średnią katastrofą przemysłową. Mówiłem o tym spalonym lesie wokół Czarnobyla, ale dzisiaj w tym miejscu, gdzie nie było żadnej ingerencji człowieka, mamy wręcz wokół Czarnobyla naturalny rezerwat przyrody, lasy wspaniałe, do których wróciły rysie, puchacze, białe czaple. Wzrasta liczba ssaków, mamy około 7 tysięcy łosi, dzików, saren, wilków, lisów, zajęcy. Mamy nawet gatunki ptaków, które były zagrożone wyginięciem. Tam można je teraz znaleźć. Zbiorniki wody chłodzącej są pełne ryb. Żubry i konie Przewalskiego wprowadzone na tamten teren znakomicie się czują. Te zwierzęta spożywają wciąż trawę, na przykład skażoną. W związku z tym ich mięso jest skażone. Zwierzęta są promieniotwórcze. Może byśmy nie wszystkim zalecali jedzenie tego mięsa. Niemniej jednak same zwierzęta są zdrowe, rozwijają się bez kłopotów, a nawet te, które dostały odpowiednią dawkę po awarii i w związku z tym zostały napromienione, co skutkowało wadami rozwojowymi, to okazuje się, że wydały całkowicie zdrowe potomstwo. Pomimo zauważonych u tych zwierząt mutacji w DNA, fizjologia tych zwierząt jest właściwa, a ich zdolności reprodukcyjne pełne. Tak wygląda dzisiaj Czarnobyl. Równie niespodziewany wynik uzyskuje się dla ludzi. Okazuje się, że śmiertelność wśród ludności skażonych terenów i ratowników, nie tych, którzy otrzymali największe dawki, ale średnio biorąc, ta śmiertelność jest niższa od przeciętnej śmiertelności populacji, która nie była narażona na promieniowanie i to jest od 5 do 30% obniżona śmiertelność. To wydaje się wręcz niemożliwe. Mam nadzieję, że za chwilę pokażę Państwu parę innych danych, które pokazują, że to jednak jest możliwe. A żeby skończyć temat Czarnobyla, to tylko zwracam uwagę, że dzisiaj te osoby, które są poza Czarnobylem, poza Prypecią, poza tymi obszarami, z których były wysiedlone, mogą całkowicie spokojnie wracać do swoich domów i tam mieszkać, pomimo tej nieco podwyższonej dawki. Jaki problem jest w takim razie w samym Czarnobylu? Problem, który się nazywa sarkofag. Ten sarkofag, jak chodzą słuchy, on potrafi tu i ówdzie pękać. W każdym razie, budowany bardzo szybko, na pewno nie jest konstrukcją trwałą i dzisiaj
istnieje potrzeba zastąpienia go nowoczesnym sarkofagiem, gdyż wewnątrz ciągle znajduje się około 200 ton zużytego materiału promieniotwórczego. Tam jest podwyższona temperatura. To wszystko musi być od strony technologicznej zrobione znacznie lepiej niż obecnie. I są odpowiednie plany, jak to zrobić. Są odpowiednie projekty międzynarodowe z tym, że to kosztuje i trzeba zgromadzić odpowiednie pieniądze. Otóż sam koszt materiałów nowego sarkofagu to jest 20 do 30 milionów dolarów, a prace zakrojone na 5 lat będą kosztowały około 300 milionów dolarów. Jak się wszystko razem posumuje ze skutkami dla ludzi, skutki przesiedleń, skutki utraty pracy i dołączy do tych technicznych prac, okaże się, że sumaryczna ocena kosztów awarii czarnobylskiej to jest spora, bo to jest około 1,5 miliarda dolarów. Więc nic dziwnego, że Ukraina bardzo chce ściągnąć jak najwięcej pieniędzy z krajów zachodnich. No i teraz w takim razie powiedzmy dwa słowa o działaniach międzynarodowych, które śledzą to, co się dzieje po awarii, jakie są wieloletnie skutki. Otóż organizacją, która wypowiedziała się ostatnio, dużą organizacją na temat Czarnobyla, było Forum Czarnobylskie. Forum Czarnobylskie to była organizacja powołana z inicjatywy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w roku 2003, która była powołana, jak mi się wydaje, jako pewnego rodzaju przeciwwaga do Komitetu Naukowego Narodów Zjednoczonych do spraw skutków promieniowania atomowego, który w roku 2000 wydał komunikat mówiący, że nie należy spodziewać się żadnych dalszych negatywnych skutków Czarnobyla. Ponieważ ta informacja brzmiała dla niektórych przynajmniej mało wiarygodnie, postanowiono powołać dużą organizację, w którą weszło 8 różnych organizacji Narodów Zjednoczonych, jak Światowa Organizacja Zdrowia, jak Organizacja do Spraw Rozwoju, i tak dalej, i tak dalej. Również w to weszła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i ANSKER. Sama struktura, zespół ludzki, który pracował, to była mieszanina polityków i uczonych. Ludzi, którzy mieli bardzo różne interesy. Ku mojemu przynajmniej wielkiemu zdziwieniu i pozytywnemu zaskoczeniu, konkluzja Forum Czarnobylskiego jest w zasadzie zgodna z tym, co do tej pory powiedziałem. Stwierdza się te 50 ofiar, przy czym ja Państwu przedstawiłem, jak te 50 ofiar, jak można na nie patrzeć. Mówi się o tych rakach tarczycy oraz podaje się, że można jeszcze przewidywać około 4000 zgonów w przyszłości, wywołanych napromienieniem pochodzącym z opadów promieniotwórczych Czarnobyla. Otóż właściwie wszystko jest do tej pory zgodne z podanymi przeze mnie Państwu informacjami, poza liczbą 4000, niektórzy mówią 9000, jeżeli tam bardziej pesymistyczny scenariusz wezmą. I ja tę liczbę chciałbym troszeczkę też omówić, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, co się tutaj dzieje. Ponieważ z jednej strony najbardziej chyba poważny komitet naukowy, jaki pracuje w tej dziedzinie, ANSKER, mówi, że nie należy się spodziewać dalszych skutków, a Forum Czarnobylskie mówi 4000 czy 9000. Jedno wydaje się poważna Organizacja Narodów Zjednoczonych, druga poważna. Skąd się biorą różnice ocen? Co ma o tym sądzić przeciętny człowiek, jeżeli dostaje taką informację? Na jakiej podstawie można wnioskować, że nie powinniśmy oczekiwać dalszych ofiar? Podsumowując tę część, gdzie zwracałem uwagę, że energetyka jądrowa nie produkuje właściwie zagrożeń podobnych jak inna energetyka i jest energetyką znacznie bezpieczniejszą, chciałbym podkreślić, że gdybyśmy podsumowali cały czas pracy wszystkich reaktorów energetycznych na świecie,
one przepracowały już dobrze ponad 10 tysięcy lat i nie było poza reaktorem RBMK żadnych ofiar, zero, to co już miałem okazję powiedzieć. W związku z tym ta energetyka z tego punktu widzenia nie może być traktowana jako groźna. No więc można wysunąć inny argument, a co z odpadami jądrowymi, które są długożyciowe, wysokoaktywne? Tego ludzie się boją. Cała akcja organizacji zielonych bardzo silnie na to bije. W dużej części ma rację, bo to rzeczywiście jest jedyny poważny problem, z jakim się stykamy. Ale znowu, od strony technicznej ten problem jest rozwiązany. My doskonale wiemy nie tylko w co pakować te odpady, ale jak je składować w głębokich pokładach geologicznych w sposób bezpieczny przez tyle lat, ile potrzeba, żeby one nie zagroziły środowisku, nawet w warunkach trzęsienia ziemi, które powstaje w miejscu, w którym nie powinno być w ogóle trzęsień ziemi i również na takie przypadki planowane składowiska są obliczone. Z tym, że mimo, że jesteśmy przekonani, że obecna technologia jest w pełni bezpieczna, to nie tylko ze względu na obawy społeczeństwa, ale również jest to naturalny proces rozwojowy nauki. Staramy się zmieniać technologię i na przykład prowadzone są obecnie badania nad przeprowadzaniem pewnych reakcji jądrowych na wypalonym paliwie, reakcji jądrowych, w wyniku których te izotopy promieniotwórcze długożyciowe byłyby transmutowane, przekształcane w izotopy krótkożyciowe albo wręcz stabilne. Ta technika transmutacji i, jak mówimy, spalania odpadów gwałtownie zrewolucjonizuje cały problem również składowania, bo ten problem de facto przestanie istnieć, a przy okazji będziemy mieli możliwość pozbycia się nadmiaru na przykład militarnego plutonu składowanego dzisiaj niepotrzebnie, bo miejmy nadzieję, że wojny jądrowej jednak nie będzie. Jest nadzieja, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia technologia nowego typu reaktora, który będzie służył właśnie do takich transmutacji i spalania odpadów promieniotwórczych, ta technologia zostanie opanowana i ludzkość sobie z tym problemem również poradzi, niezależnie od tego, że dzisiejsza technologia też już jest zupełnie bezpieczna. Natomiast energii elektrycznej będziemy potrzebowali i dziś, i jutro. Jak mówiłem, 17% energii elektrycznej na dzisiaj jest produkowane przez energetykę jądrową, a w najbliższym dwudziestoleciu na świecie zaplanowany jest wzrost zapotrzebowania na energię o 60%. To jest ogromny wzrost i skądś trzeba będzie te 60% wytrzasnąć. 20 lat to jest strasznie krótki czas, w związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, żeby to się mogło obyć bez zwiększenia roli energetyki jądrowej. Jednocześnie wkład energetyki jądrowej w dawkę promieniowania jest zupełnie nieznaczący. To jest rocznie 0,001 milisiewerta w stosunku do tych 2,5 milisiewerta na rok, które dostajemy od otoczenia, z naturalnych przyczyn, że tak powiem. Świat rzeczywiście nie rezygnuje z energetyki jądrowej. Jeżeli zobaczymy tendencję funkcji lat, jak wzrasta tutaj moc wyprodukowana, to widać, że ona regularnie rośnie, no z pewnymi wahaniami. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy wyraźny dołek poczarnobylski, ale wkrótce potem zwiększone zostało zapotrzebowanie na energetykę jądrową. W Europie idzie to troszeczkę wolniej, ale też zapotrzebowanie rośnie. Jednocześnie ze wzrostem zapotrzebowania, ze wzrostem produkcji energii elektrycznej z energii jądrowej maleje dawka kolektywna dla personelu tej elektrowni, ponieważ personel to jest przede wszystkim ta grupa, która jest najbardziej narażona na promieniowanie. Otóż robi się takie procedury, tak się mechanizuje pracę, że stopień narażenia również personelu jest coraz mniejszy i czerwonymi punktami, tą linią opadającą, pokazane jest zmniejszanie się tego ryzyka. Jednocześnie następuje w miarę ulepszania technologii znakomita redukcja wszelkiego rodzaju emisji pyłów promieniotwórczych, materiałów promieniotwórczych z reaktorów jądrowych. To widać, jak porównamy
lata 70-74 to jest ten najwyższy słupek ze stanem obecnym. Na pewno energetyka jądrowa jest znacznie bezpieczniejsza niż powszechnie się sądzi. Ryzyka nigdy się nie da sprowadzić do zera, więc nie możemy zagwarantować, że nie będzie nigdy już żadnej awarii. Miałem nadzieję, że w pierwszej części wykładu Państwu pokazałem, dlaczego awaria typu czarnobylskiego jest niemożliwa w innych reaktorach, które są produkowane na świecie, ale jeżeli nawet z jakichś trudnych dzisiaj do wyobrażenia względów nastąpiłaby awaria, jej skutki będą lokalne, a nie globalne. Natomiast konsekwencje awarii reaktora w Czarnobylu tylko właśnie potwierdzają tę tezę. I wreszcie na końcu. Uran to nasze paliwo, siedzi w ziemi. W miarę upływu lat jego aktywność maleje. Jeżeli nie wykorzystujemy tego uranu, tylko marnujemy zasoby naturalne, jakie mamy do swojej dyspozycji, a to byłoby niewątpliwie z wielką szkodą dla nas samych.